Cześć, z tej strony Anton. Witam w kolejnym 8 odcinku gameplaya do gry Simulator Farmy 2016. W poprzednim odcinku dokupiliśmy kilka nowych pól i aktualnie mamy ich 18 o łącznym areale ponad 20 hektarów. Głównym kryterium, jakim się kierowaliśmy przy zakupie, była odległość od głównej farmy oraz odległość od tego gospodarstwa sadowniczego. Pola, które zakupiłem, są już obsiane, a wyjątek stanowią dwa pola przeznaczone pod sad oraz jedno takie małe pole o powierzchni około tam chyba pół hektara czy tam 0,4 hektara, na którym w jednym z następnych odcinków mam zamiar sprawdzić jedną z moich teorii dotyczących głęboszowania, a potem przygotuję je pod zasiew i będzie to groch, który obiecałem wam. W miejscu grochu zasiałem soję, ale to zrobiłem poza YouTube'em, ponieważ siewnik, który posiadam aktualnie, czyli ten Kun Sitera 3000, nie może obsiewać grochu, tak więc musiałem zasiać soję. I podczas gdy siałem soję, poza YouTube'em wyszło na jaw, że marker, albo jak niektórzy tam wolą, znacznik nie działa po prostu. On nie działa i tyle. To znaczy działa, ale tylko w miejscu, gdzie jest już zasiane. I w związku z tym mam takie pytanie do was, czy wy również mieliście taką sytuację, że z tym siewnikiem, czy może ja jestem jakimś tam, nie wiem, pechowcem. Za wszystkie komentarze będę bardzo wdzięczny. Właśnie zmierzam do sklepu z maszynami używanymi, aby sprzedać ten siewnik, ponieważ po pierwsze, siewnik jest moim zdaniem trefny, a po drugie, wszystkie zakupione przeze mnie pola, z tym małym wyjątkiem, są już zasiane. Tego typu siewnik nie będę w ogóle go potrzebował w tym sezonie. W związku z tym mam następne pytanie do was. Jeżeli używaliście inne siewniki do zbóż, ale do zbóż, to jaki polecacie? Będę odpowiedzi w komentarzu bardzo mile widziane. Sorry, wyrzuciło mnie. Znaczy nie wyrzuciło, po prostu przez przypadek wyszedłem z gry i musiałem tu zrobić cięcie. No dobrze. Najważniejsze jest to, że sprzedaliśmy ten siewnik, który mieliśmy sprzedać. Teraz tak, stan konta jest w lewym głównym rogu, 1 956 095. No a co w ogóle w dzisiejszym odcinku? Bo tak cały czas mówię o tym, co było przeszło, co było w poprzednich odcinkach. Tak więc tak, dzisiejszy odcinek jest pierwszym z trzech, w których to z takim przysłowiowym ołówkiem w ręku postaramy się obliczyć, ile pieniędzy będę potrzebował, aby zakupić niezbędne maszyny, którymi będę mógł obrabiać sobie sad i te wszystkie pola, które tam wcześniej kupiłem. No a będzie trochę tego, bo tam starałem się, aby każde pole miało inną uprawę, tak więc no będę musiał trochę więcej tych różnych maszyn kupić, ale no tak, dzięki temu bugowi mam trochę kasy, tak więc no sądzę, że będą te odcinki trochę bardziej ciekawe. Nierealistyczne, no ale po prostu już w pierwszym sezonie w miarę będę miał wszystko. I od tej kwoty, czyli od tego 1 956 000, tak myślę, że odejmę około 500 tysięcy. O, tutaj zakręt. Myślę, że tak odejmę około 500 tysięcy i te pieniądze przeznaczę na zakup tego gospodarstwa sadowniczego i tej farmy ze zwierzętami. I oczywiście będę potrzebował pieniądze na paliwo do traktorów, będę potrzebował pieniądze na środki ochrony roślin, a będzie tego mnóstwo, ponieważ te wszystkie pola będę musiał opryskać 3 razy. Co jeszcze? Nie wiem, no na przykład na materiały te szkółkarskie do sadu, na nawozy. Co tam jeszcze? No na paliwo na pewno do traktorów.
No tak więc zostanie mi około, no może 450 się zmieszczę. No, powiedzmy, że na te nowe maszyny, powiedzmy, że jeżeli na te nowe maszyny bym wydał 1,5 miliona. Może mi się uda. Dobrze, jesteśmy tutaj na tym, na swojej farmie. Ja tu chyba zrobię cięcie, bo muszę, jeszcze nie wszystkie maszyny są tutaj na tej farmie. Jeden traktor stoi gdzieś tam, nie wiadomo gdzieś. I po prostu w drugiej części tego odcinka będę zaprezentuję, jaki mam aktualnie stan, czyli jakie mam maszyny. Tak więc będziemy mieli więcej wiedzieć, czego jeszcze potrzebuję, ale o tym już będzie w następnym odcinku. Czyli teraz sobie zrobimy tutaj cięcie, ja pościągam te wszystkie maszyny, poustawiam je tak, jak powinno być i po prostu omówię, co już mam. Okej, zaraz widzimy się wkrótce. Okej, wróciłem. Nie wiem, chyba niepotrzebnie robiłem te cięcie, bo tych maszyn nie jest aż tak dużo, tak więc. No dobrze, ale je ustawiłem jakoś tam i może to lepiej będzie widoczne, chociaż tak jak powiedziałem, nie ma ich zbyt wiele. A więc co posiadam? Nie wiem właściwie w jaki sposób to wam przedstawić. Czy nie lepiej po prostu. No dobra. Weźmiemy sobie chyba z mapy. O, tak będzie lepiej. Czyli mam tak, traktor Blender i mam jeszcze traktor Landini. I w sumie wydaje mi się, że te dwa traktory tu mi wystarczą do samego końca. Tak mi się wydaje, że te dwa traktory to jest wystarczająca ilość. Ale w zasadzie o tym, co mi potrzebne, to będę rozmawiał w następnym odcinku. Dzisiaj po prostu mam przedstawić, co mam, żebyśmy mogli później sobie analizować i myśleć, jakiś sprzęt jeszcze potrzebuję. Tak więc tak, mam Blendera i Landiniego. Do tego mam jeszcze dwa ciężary po 1000 kg. Po 1000 kg one są tam sobie stoją. Co jest? Najważniejsza rzecz to jest kombajn. Ten Knapp-Strupper, którego się cały czas nabijam. I mam zespół żniwy, czy mam. Header mam 6,6 metra. Nie wiem, czy czasami nie zamienić ten header, ale znowu robię to samo. Znowu robię to samo, mówię co chciałbym, a nie co mam. A więc tak, kombajn duży, chyba największy z nich wszystkich. Chyba pojemność zbiornika na zboże tam jest powyżej 13 tysięcy na pewno. Tak więc no, będzie przydatny. Do tego tak, z rzeczy, których nie będę podejrzewam używał, to jest ten mój słynny pług Cargill J23. Te malutkie pole tutaj zaraz gdzie o tu to te malutkie pole to będę głąboszował, tak więc tego pługa nie będę używał. Jeżeli zabraknie mi kasy, to po prostu go sprzedam. Później co? Kultywator, tak? Kultywator Hercules 300. On sobie stoi o gdzieś tam. Na wprost, widzicie? No to jest kultywator. A sobie podjadę chyba traktorem, o. Okej. Okay. Dobra, tutaj o, to jest ten J23, tu jest ten kultywator. Fajna rzecz. Fajna rzecz, na pewno go będę bardzo długo trzymał. Nie będę go w ogóle sprzedawał, nie ma sensu. Następna maszyna po kultywatorze, tu są ciężary. I teraz tak, opryskiwacz. Opryskiwacz Xenatica i Tissi. Okej, wyjdziemy sobie, one sobie stoją tutaj. To jest taki zestaw, pewnie wszyscy go dobrze. Znaczy, to jest jakiś wymyślony, randomowy, ale wiecie pewnie dobrze, że ten. O, ten tutaj to jest zbiorniczek podczepiany pod przedniego tuza, a ten podczepiamy pod tylniego tuza i powoduje to, że po prostu zwiększa się pojemność tego całego opryskiwacza. Dlaczego zdecydowałem się na podwieszany, a nie naciągany? Ponieważ wydaje mi się, że podwieszanym
podwieszanym... o Boże. O, już, już zapomniałem słowa. Nie, podwieszanym opryskiwaczem będę po prostu robił mniej ścieżek technologicznych, bo nie będę ze sobą jeszcze czegoś ciągnął, tak? Ale znowu, już chciałbym zaraz myśleć, co będę w przyszłości. Stwierdzam fakt. Mam taki opryskiwacz, jeszcze go nie testowałem, jeszcze nic nie opryskiwałem, ale wydaje mi się, że ten zestaw będzie... Te pola nie są duże, tak więc on może wystarczy, a może kupimy coś innego. Dobra, to jest... To był opryskiwacz i... Co jeszcze jest tam? Aha, rozsiewacz kun. Rozsiewacz kun sobie stoi tu i znowu jest ta sama zasada, ja go mam pod siebie. On jest podwieszany, a nie jest ciągany. Ponieważ te pola nie są nawiezione, tak więc no już po tych zasiewach będę musiał je nawieźć, tak? Też wybrałem właśnie tą opcję, żeby nie ciągać za sobą jeszcze czegoś. No zobaczymy jakie jest, bo tu naprawdę w opisach tej gry jest duży, duży feler, bo jeżeli chodzi o traktory czy tam kombajny, to nie jest jeszcze tak źle. Header jest dobrze opisany w miarę, ponieważ no jest ta długość, czy tam raczej szerokość tego headeru. Czy właściwie, czy to jest długość czy szerokość? No dobra, to jest szerokość. Powiedzmy, że to jest szerokość headeru, jest dobrze opisana. Ten, który ja mam, to jest 6,6, tam są jeszcze dłuższe. I teraz właśnie mam taką zagwozdkę, czy ten rozsiewacz do nawozu rozrzuca na taką samą odległość, jak ten opryskiwacz. Bo jeżeli nie, no to będę jeszcze robił więcej tych ścieżek technologicznych. No nie wiem, to naprawdę to jest bardzo, bardzo duży minus w tej grze, że w sklepie nie ma... takich dokładniejszych opisów, a to nie jest naprawdę, to nie jest jakiś tam rocket science, to nie jest naprawdę jakaś duża rzecz, która no nie wymaga tam, nie wiadomo, pracy 10 tam ludzi przez pół roku, żeby to zmienić, bo to nie jest, to jest po prostu wyedytować to jeszcze raz i tyle. Nie, tak mi się wydaje. Tak więc no nie, no, tak jak mówiłem, ta lista tych maszyn nie jest zbyt długa, ale takie kluczowe maszyny, które no, czyli te dwa traktory i kombajn stanowią o tym, że no, można sobie coś tam dokupić. No dobrze, to jest na tyle w dzisiaj. Jutro następny odcinek, zaczniemy już taką lepszą, większą, taką mocniejszą, taką dokładniejszą analizę, czego potrzebuję i a co muszę koniecznie, a co mogę, ale nie muszę. To już jutro w drugim odcinku. Jeżeli komuś się podobał ten odcinek, to oczywiście proszę o łapkę w górę i o subskrypcję na kanale. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.